Dobra wiadomość dla mieszkańców Radomia. Znów będą dotacje na likwidację pieców węglowych. W tym roku miasto przeznaczy na ten cel 500 000 zł. Średnie dofinansowanie dla jednego gospodarstwa domowego wyniesie około 5 000 zł. Po likwidacji rządowego programu Kawka miasto postanowiło samo pomóc osobom chcącym wymienić piec węglowy na inne źródło ciepła. Ten program to, proszę Państwa, kontynuacja działań, które podjąłem jako prezydent w roku 2015. Przypominam, że wtedy pozyskaliśmy duże pieniądze w ramach rządowego programu Kawka 2. Dzięki temu udało się zlikwidować 401 palenisk. Prezydent Witkowski ma nadzieję, że samorządy nie pozostaną osamotnione w tych działaniach i na nowo zostanie uruchomiony rządowy program, który pomoże dbać o jakość powietrza. Mam nadzieję, że w przyszłości polski rząd ocknie się i zdecyduje o przywróceniu tego typu działań, bo to ważne pieniądze, pieniądze, które zainwestowane w takie działanie wprost przekładają się na jakość powietrza, a jak wiadomo, ta jakość ma olbrzymi wpływ na to, jak postrzegamy miejsce, w którym żyjemy. W 2014 i 2015 roku dzięki dotacjom z rządowego programu Kawka oraz pieniądzom z budżetu miasta zostało zlikwidowanych prawie 600 pieców węglowych, które zostały zastąpione innymi systemami grzewczymi. Tego rodzaju programy są bardzo dobrze oceniane przez mieszkańców. Większość miast w Polsce ma takie programy, które w jakiś sposób pozwalają mieszkańcom na obniżenie tych kosztów i częściowo zmuszają gminę do pokrycia tych kosztów. No, nasze powietrze jest naszym wspólnym dobrem. To jest pozytywne, bardzo dobre i skuteczne. Nasz kolega, wśród nas jest taki kolega, co mieszka na Zbrojskiego i potrzebuje tej pomocy. Przede wszystkim chodzi o zanieczyszczenie. Wiadomo, że te CO2 mamy duże stężenie. Chodzi o czyste powietrze, żebyśmy mieli w Radomiu. Projektem uchwały w sprawie dotacji na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła energii wkrótce zajmą się radni. Kwota, jaką zmieniliśmy poprzednią uchwałę, jest dopłata 200 zł do 1 kW. To jest w przeliczeniu taki jednorodzinny domek, to jest około 25 kW, więc to daje kwotę około 5000 zł dotacji plus dodatkowo 200 zł dotacja za likwidację paleniska. Nabór wniosków planowany jest na kwiecień.